Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będziemy badać przebieg zmienności funkcji wymiernych. Zapraszam! Na początek przypomnę tylko, że będziemy badać przebieg zmienności funkcji według takich kilku punktów. Otóż pierwsze, dziedzina, następnie miejsca zerowe, następnie przecięcie z osią Y, następnie asymptoty, po czym ekstrema i monotoniczność funkcji, po czym następuje badanie przebiegu zmienności funkcji oparte na punktach przegięcia, następnie wypukłość i wklęsłość, po czym rysujemy tabelkę i wykres. Więc według tych kilku punktów będziemy badać przebieg zmienności funkcji wymiernych. Otóż funkcja wymierna jest w postaci f od x równa się w liczniku 3x minus 1 w mianowniku 2x dodać 1. I teraz będziemy po kolei sprawdzać te punkty, o których mówiłam. Punkt pierwszy jest to dziedzina funkcji. No tutaj niestety nie będą rzeczywiste. Dlaczego? Dlatego, że musimy zapisać, że 2x plus 1, czyli mianownik, nie może być absolutnie zerem. Czyli przenosimy, 2x nie może być minus 1, dzielimy przez 2, czyli x nie może być minus 1 drugą. Zatem dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, ale absolutnie nie jest to minus 1 druga. No to dziedzinę mamy. Następny punkt był to miejsca zerowe, czyli żeby policzyć miejsce zerowe funkcji wymiernej w takiej postaci, wystarczy jak ja licznik przyrównam do zera, czyli 3x minus 1 równa się 0, rozwiązuję zwykłe równanko, dzielę, dochodzę do wniosku, że moim miejscem zerowym jest 1 trzecia. Mogę tu dopisać x z 0, żeby było wiadomo, że to jest miejsce zerowe. Kolejny punkt to było przecięcie z osią Y. Z osiami już wcześniej z osią X było, teraz będzie z osią Y. Możemy to ogólnie nazwać przecięcia z osiami, prawda? Ale ja to rozdzieliłam jako punkt drugi i punkt trzeci. Czyli liczymy sobie f od 0, czyli za x podstawiamy 0, jak się tylko da. No tutaj się da. Czyli jak to podstawimy 0, będzie minus 1 nad 1, czyli po prostu minus 1. Wniosek z tego, że przecięcie z osią Y to jest punkt o współrzędnych 0 i minus 1. Następnie, czyli punkt czwarty, będą to asymptoty. No i teraz uwaga. Dziedziną są rzeczywiste z wyłączeniem minus 1 drugiej, więc przypuszczamy, że będzie asymptota pionowa, ale trzeba policzyć najpierw granicę, czyli limes przy x zmierzającym do minus 1 drugiej, troszkę więcej, czyli na plusie. No i oczywiście przepisujemy sobie naszą funkcję i teraz będziemy podstawiać. Piszemy taki długi znak równa się i nad tym znakiem równa się podstawiamy. 3 razy minus 1 druga podstawiamy normalnie, to jest minus 3 drugie, minus 1 to jest minus 2,5 po prostu już będzie od razu, podzielone przez. I teraz uwaga, jeżeli ja podstawię coś więcej niż minus 1 druga, to tu będę miała... Jak ja to pomnożę razy 2, no to oczywiście, że będę miała minus 1, ale coś więcej lekko niż minus 1. Czyli łącznie z tego wyjdzie mi na 0, ale ono wyjdzie na plusie, bo to było coś więcej niż minus 1 druga. Czyli ostatecznie liczba ujemna podzielona przez coś bardzo, bardzo, bardzo małego, ale dodatniego da nam minus nieskończoność, minus olbrzymią liczbę nieskończoność. Granica z kolei przy x zmierzającym do minus 1 drugiej na minusie, to myślę, że tu już przypuszczasz jak będzie. Też napiszę duży znak równa się, nad nim minus 2,5 się nie zmienia, a tu będzie 0 po prostu na minusie, bo podstawiam coś lekko mniej niż minus 1 druga. No i nam wyjdzie po prostu plus nieskończoność. Wniosek z tego, że mamy asymptotę pionową, zapiszemy, asymptota pionowa będzie miała równanie x równa się minus 1 druga. Jest to asymptota oczywiście obustronna.
Dalej, to na razie była pionowa, teraz pozioma. Żeby policzyć asymptotę poziomą, sprawdzić, czy ona istnieje, liczymy granicę. Oczywiście z naszej funkcji, tylko przy x zmierzającym teraz do plus nieskończoności, no i później do minus nieskończoności. Pamiętasz, jak się liczy tą granicę, to wyciąga się przed nawias najwyższą potęgę z licznika, no i z mianownika, prawda? W tym wypadku nie ma problemu, bo są x do wyciągnięcia, więc będzie 3 minus 1 nad x. I tutaj też x, czyli będzie 2 plus 1 nad x. Oczywiście to nam się z tym skraca, to zmierza do zera, to zmierza do zera, czyli mamy po prostu 3 drugie. Jeżeli ja tutaj dołożę minus nieskończoność, to tak naprawdę nic mi się nie zmienia. Czyli ta asymptota pozioma będzie istniała, zapiszę, i ona znowu, ze względu na to, że i na plusie nieskończoność, i na minus nieskończoność, daje taki sam wynik, więc będzie znowu obustronna, będzie miała równanie y równa się 3 drugie. Następnie próbujemy ukośną. Żeby policzyć asymptotę ukośną, to liczymy od razu, myślę, plus minus nieskończoność. Liczymy granicę i naszą funkcję dzielimy przez x. Czyli będziemy mieć tak 3x minus 1 bez zmian licznik, a mianownik mnożymy tak jakby przez x, dlatego że całość dzielimy przez x. Czyli będziemy mieć 2x kwadrat dodać x. Teraz licząc tą granicę, będę wyciągała przed nawias oczywiście najwyższą potęgę z mianownika, czyli x kwadrat. W mianowniku 2 plus 1 nad x mi zostanie. U góry też muszę x kwadrat, no żeby mi się to skróciło, prawda? I będę miała 3 nad x minus 1 nad x kwadrat. To z tym mi się skraca. Tu wszystko sobie ucieka do zera. Do zera. To też ucieka do zera. Mam wynik 0 podzielone przez 2, to i tak jest 0. Czyli umawialiśmy się, że jak a było równe 0, to komentowaliśmy, że jest brak asymptoty takiej typowej ukośnej. Bo można powiedzieć, że ta ukośna pokrywa się z poziomą. Ale raczej ja to mówię jakby takie trzy różne typy. Pionowa, pozioma, ukośnej po prostu brak. Ze względu na to, że a wyszło równe 0, czyli byłaby to funkcja stała, czyli pokryłaby się ta nam asymptota ukośna z poziomu. Dobrze? No więc teraz następny punkt. Następny punkt to są ekstrema i monotoniczność. No więc potrzebna jest nam pochodna. Liczymy pochodną, ale nie byle jak. Korzystamy z odpowiedniego wzoru. Wzoru na pochodną ilorazu. Przypominamy. Pochodna z góry, czyli czy pomnożone przez dół, czyli 2x plus 1. Odjąć. Teraz będzie góra, czyli 3x minus 1 razy pochodna z dołu, czyli 2. I to wszystko w mianowniku mamy mianownik, ten 2x plus 1 do kwadratu. Zatem pochodna i przekształcamy dalej. Tu mamy 6x, jak pomnożymy dodać 3, tu jak pomnożymy będzie minus 6x i dodać 2 będzie. A mianownik nam się tutaj nie zmienia absolutnie. X nam się zredukują, wychodzi nam 5 podzielone przez 2x plus 1 do kwadratu. No i teraz tak, żeby było ekstremum, musi być spełniony warunek konieczny, czyli trzeba pochodną przyrównać do zera, czyli ja ją przepiszę i ją przyrównujemy do zera. No tak się składa, żeby z ułamka wyszło 0, to licznik musimy przyrównać do zera. No i tu jest sprzeczność. A skoro sprzeczność, to piszemy brak ekstremum. Czyli ta funkcja nie posiada żadnego ekstrema. Czyli w zasadzie nie musimy badać warunku wystarczającego, ale ja zapiszę to, ponieważ dlaczego? Dlatego, że ja tak naprawdę muszę się zastanowić jeszcze nad monotonicznością. I teraz, gdybyśmy, bo ja będę dalej pisała, ze względu na to, że ekstremów już nie ma, więc już nie piszemy WW, ale przechodzimy do tego, żeby się zastanowić nad tym, kiedy nasza pochodna jest dodatnia. Otóż, ja ją przepiszę, tą pochodną, tak jak nam wyszła i kiedy ona jest dodatnia. No popatrz, mogę to zamienić na iloczyn, ale w zasadzie to nic nie daje, bo popatrz, to jest liczba dodatnia zawsze. Kwadrat jakiejkolwiek liczby, oczywiście równej w tym wypadku od zera, prawda, bo to dziedzina nam narzuca, też jest dodatni. Czyli nasza, mogę powiedzieć, funkcja jest zawsze rosnąca, no bo pochodna jest zawsze dodatnia i dodatnia jest w dziedzinie. Czyli ja mogę skomentować, że funkcja jest rosnąca, ale teraz w jakim przedziale? Ja nie mogę powiedzieć, że zawsze, tak? Bo mnie trzyma dziedzina. Czyli jest rosnąca w przedziale od minus nieskończoności do minus jednej drugiej i później jeszcze raz sobie rośnie w przedziale od minus jednej drugiej
do plus nieskończoności. Czyli ona tak jakby w dwóch kawałkach jest po prostu dodatnia. Mogłam rysować wężyk, ale nie było takiej potrzeby, ze względu na to, że można było szybko oszacować to dodatnie, więc nie musiałam tu się zastanawiać, co mi zeruje, odbijać, nie odbijać, bo można było, jak się troszkę przyspieszyć, to przyspieszamy, żeby tak bardzo długo to nam się po prostu nie ciągło. Teraz będziemy badać punkt numer 6, ale żeby zbadać punkt numer 6, musimy policzyć drugą pochodną. Zanim będziemy liczyć tą drugą pochodną, ja przepisałam pierwszą pochodną i teraz ja ją doprowadzę do takiej postaci. Zamienię to na potęgę ujemną, bo co to znaczy, że mam 5 podzielone przez 2x plus 1 do potęgi drugiej? To znaczy, że mogę mieć 5 pomnożone przez 2x plus 1 do potęgi minus drugiej. I teraz zaraz zobaczysz, dlaczego ja tak chciałam. Dlatego, że jak liczę drugą pochodną, to teraz ja mogę to tym standardowym wzorem policzyć, tylko mam tu funkcję złożoną, bo mam funkcję potęgową, bo mam do potęgi minus drugiej, no więc zgodnie ze wzorem na pochodną jest tak, pochodna funkcji zewnętrznej, czyli ta minus dwójka idzie do przodu, czyli będę miała minus 10, przepisuję 2x plus 1 i to do potęgi, oczywiście, to do potęgi minus 2 i jeszcze minus 1, bo to się obniża o 1, czyli mam do potęgi minus trzeciej razy pochodna wnętrza, czyli wnętrze to u mnie 2x plus 1, czyli razy 2. Zatem możemy teraz już zapisać w ładniejszej postaci, czyli to sobie z tym mogę pomnożyć, czyli będę miała minus 20, daję u góry, a na dole w mianowniku 2x plus 1, teraz zapisuję do potęgi trzeciej, czyli ja wracam do tego, żeby jednak to była kreska łąkowa, bo nam się będzie wygodnie przyrównywało do zera, ale jednak do liczenia pochodnej, z pochodnej, chciałam tej potęgi o wykładniku w tym wypadku ujemnym. Dobrze, no to zgodnie z tym przyrównujemy do zera drugą pochodną, żeby wyznaczyć punkt przegięcia. No i widzimy, że minus 20 wystarczy, przyrównamy do zera. Oczywiście jest sprzeczność, czyli brak w naszym wypadku punktów przegięcia. Nasza funkcja po prostu nie będzie na wykresie się nigdzie przeginać. No to punkt siódmy nam został, czyli wypukłość, wklęsłość. Już mam policzoną drugą pochodną, czyli ja może zapiszę druga pochodna większa od zera, czyli ja ją przepiszę minus 20 podzielone przez 2x plus 1 do potęgi trzeciej i to ma być większa od zera. Przypominam, jest to nierówność. Jest to nierówność wymierna, ja ją szybciutko zamieniam na nierówność wielomianową, bo wiemy, że iloraz ma taki sam znak jak iloczyn, więc mogę z ilorazu przejść na iloczyn i teraz będę potrzebowała oczywiście wężyka. No więc tak, tutaj nam zeruje minus 1 druga, my wiemy, że do dziedziny nie należy, ale jednak nam zeruje tą w tym wypadku nierówność, prawda? Tutaj nam się ta strona lewa wyzeruje. No i teraz od z góry czy z dołu lecimy? Tu jest na plusie przy najwyższej potędze x, ale z przodu jest minus, czyli lecimy od dołu. Nigdzie nam się nie odbija, bo przy potędze trzeciej nam normalnie przechodzi. Tu mamy plus, tu mamy minus, czyli nasza funkcja jest wypukła w przedziale od minus nieskończoności do minus jednej drugiej, a z kolei jest wklęsła w przedziale od minus jednej drugiej aż do plus nieskończoności. Wypisałam na tablicy oczywiście najważniejsze tutaj rezultaty, jakie otrzymaliśmy z naszych 7 punktów i będę chciała to uwzględnić. Budując tą tabelkę, zwróć uwagę na po pierwsze dziedzinę, czyli na pewno minus 1 drugą muszę uwzględnić w tej tabelce, następnie ekstremum, którego nie ma, no i punktów przegięcia, których nie ma. Miejsce zerowe, czy też przecięcie z osią Y, oczywiście będziemy zaznaczać na wykresie, ale w tabelce nie ma konieczności, żeby je pisać, bo wtedy ta tabelka byłaby bardzo, bardzo szeroka. Czyli będziemy mieć pierwszy przedział od minus nieskończoności do minus jednej drugiej. Dalej będziemy mieć minus jedną drugą i kolejny przedział będzie od minus jednej drugiej do plus nieskończoności. I teraz uwaga, jeżeli coś nie należy do dziedziny, to my to musimy wyiksować. Tutaj tym się nie będziemy zajmować, ale to musi być w tabelce uwzględnione. Oczywiście. No więc teraz tak. Po pierwsze, funkcja jest rosnąca w tym kawałku, jak i w tym, czyli tu plus, dalej wypukła jest z kolei w tym kawałku, czyli tutaj będzie plus, a w tym kawałku z kolei jest wklęsła, czyli będzie minus i rysujemy sobie. Po pierwsze, będziemy chcieli narysować funkcję rosnącą,
i wypukłą. Rosnąca wypukła, czyli będziemy mieć taką postać tej funkcji. Następnie tutaj będzie rosnąca, ale wklęsła, czyli tak będzie wyglądał jej wykres. No. Są jeszcze asymptoty i nad tymi asymptotami tutaj bym się troszeczkę skupiła, ponieważ tak, po pierwsze asymptota pionowa jest dla właśnie x równego minus 1 druga i teraz bardzo ważne są te granice. Jeżeli x ucieka do minus 1 drugiej z prawej strony, czyli co ciut więcej niż prawa strona, ciut więcej niż minus 1 druga, to wtedy nasze wartości uciekają do minus nieskończoności, czyli tu musi być minus nieskończoność, co się zgadza, bo tam w dole. A jeżeli będzie ciut mniej niż minus 1 druga, to na to ucieka te wartości do plus nieskończoności, czyli zgadza się tak do góry to leci. Dalej, asymptota pozioma oczywiście jest, y równe czy drugie i teraz jak widzimy sobie tutaj, to będziemy mieć tą asymptotę poziomą obustronną, prawda? Policzyliśmy granicę i widzimy, że zarówno do plus nieskończoności, jak i do minus nieskończoności, gdzie x zmierza, to wartości nam zmierzają do 3 drugie, czyli tutaj będzie do 3 drugie, uciekają od 3 drugich te wartości i tutaj do 3 drugich. To będzie oczywiście ładnie widać na naszym wykresie, jak sobie go narysujemy. Natomiast zwróć uwagę, tabelka krótka, oczywiście mała jest tabelka, no ale wykres tutaj nam może wyjść rozbudowany. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądało. Ja przepiszę miejsce zerowe, żeby na wykresie też uwzględnić. No i oczywiście przecięcie z osią Y też dobrze na wykresie mieć. Na początek zaznaczymy oczywiście miejsce zerowe, 1/3, no jednostka gdzieś może być duża, tutaj jeden w niczym nam to nie przeszkadza, miejsce zerowe zaznaczmy sobie, tu będzie gdzieś 1/3, kropeczkę postawmy. Dalej, przecięcie z osią Y 0 minus 1, czyli tu mamy 0 minus 1, niech tu będzie minus 1, też stawiam kropeczkę. Zanim przejdziemy do rysowania tego wykresu, musimy zaznaczyć asymptotę. To jest bezdyskusyjnie na sam początek. Asymptota pionowa to była w minus 1 drugiej, czyli tą minus 1 drugą tu sobie zaznaczamy i rysujemy tą naszą asymptotę. Przypominam, asymptota, linia, której wykres nie przecina, ale do niej bardzo blisko zbiega. Więc mamy pionową i mamy też poziomą asymptotę, y równe 3 drugie tam było, czyli 3 drugie to jest gdzieś tutaj, niech tu będzie 1, to tu niech będzie nasze 3 drugie, czyli 1 i 1 druga. Rysujemy też asymptotę poziomą. Staramy się, żeby ten wykres oczywiście był tutaj elegancki, bo wtedy będzie lepiej wszystko widać. Dobrze, no to mamy tutaj zaznaczone te nasze asymptoty i teraz będziemy rysować wykres. Popatrz. Mamy narysować funkcję rosnącą i mamy narysować, jak widzisz, tą wypukłą. I ona tak, przy x-ach ma zacząć się od minus nieskończoności aż do minus 1 drugiej, czyli w tym kawałku od minus nieskończoności do minus 1 drugiej, a na y-ach od 3 drugich do plus nieskończoności, czyli od 3 drugich do plus nieskończoności. Ona ma być tak narysowana, ma dokładnie ten kształt mieć. Następnie z kolei na x-ach od minus 1 drugiej, czyli od tej asymptoty aż do końca, do plus nieskończoności, na y-ach ona ma lecieć od minus nieskończoności do naszej asymptoty, tej naszej poziomej do 3 drugie. Oczywiście ma przechodzić przez te punkty nasze charakterystyczne, no bo po coś one nam były, prawda? Żeby ten wykres był estetyczny. No i teraz podpisujemy sobie wzór y równa się f od x. Jak tak przypatrzysz się, to na pewno zauważysz, że ta funkcja w tej chwili ci przypomina funkcję homograficzną. Może wcześniej już zauważyłeś to, ale na pewno patrząc na wykres, możemy zauważyć, że ten wykres ma taką specjalną nazwę, jest to hiperbola. W szkole średniej rysowaliśmy hiperbolę z przesunięcia o wektor, z przekształcania tej postaci, a teraz zrobiliśmy to ze standardowego przebiegu zmienności funkcji. Mam nadzieję, że ten przykład, mimo że długi i czasochłonny, będzie dla Ciebie zrozumiały. Jeżeli potrzebujesz więcej przykładów badania przebiegu zmienności funkcji wymiernych, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. Zapraszam.